Dzień dobry. Szanowni Państwo, jest ciemno jeszcze, ale tak to właśnie było. Dokładnie 50 lat temu, kiedy tak jak dzisiaj stoimy w tym miejscu, dokładnie w tym samym, szli robotnicy, szli stoczniowcy na poranną zmianę do stoczni. Wezwani do pracy. I tutaj, w tym miejscu, na tym moście, przy stacji kolejowej Gdynia Stocznia, czekały na nich czołgi, czekali na nich uzbrojeni ludzie, żołnierze, milicja. I niespodziewanie dla nikogo otwarli do nich ogień. To jedno z najbardziej symbolicznych wydarzeń i najtragiczniejszych całego okresu rządów komunistycznych w Polsce po 1945 roku. Oczywiście nie sposób zapomnieć poznańskiego powstania 1956 roku, kiedy to poznaniacy, mieszkańcy Wielkopolski zbrojnie starli się na ulicach Poznania z komunistycznym aparatem bezpieczeństwa i wojskiem. Ale to wydarzenie ma ten niezwykły symbol, a historycznie charakter przełomowy ze względu na to, że ludzie szli do pracy. Ci ludzie, ci robotnicy, ci stoczniowcy, oni nie uczestniczyli w manifestacji, nie uczestniczyli w demonstracji. Oni nie przyszli tutaj z zamiarem przeciwstawienia się czemukolwiek. Oni po prostu szli wykonać swoje codzienne zadanie, zarobić na chleb dla swoich najbliższych. I zginęli. I to był, można powiedzieć śmiało, koniec jakichkolwiek złudzeń, jeżeli chodzi o to, kim jest komunistyczna władza i kto ją reprezentuje. To było załamanie się. Komuniści sami w ten sposób załamali wartość, na której się opierali. Próbę tworzenia atmosfery pewnego wzajemnego zrozumienia pomiędzy władzą, która nazywała się ludową, a ludem właśnie, czyli robotnikami. Jeżeli władza strzela do robotników idących do pracy, koniec. I tak też się stało. Postulaty, które wtedy były podnoszone tu w Trójmieście, a potem w innych miastach Polski, nie były postulatami politycznymi, były postulatami ekonomicznymi. Chodziło o podwyżkę cen, drastyczną, ludziom coraz gorzej się żyło. Ale od tego momentu ten postulat stał się polityczny i później z niego właśnie zrodziła się Solidarność 1980 roku. Z tego, co w 1979 roku powiedział Ojciec Święty Jan Paweł II, ale co było jakby zebraniem tego, co dla całego polskiego społeczeństwa, dla wszystkich ludzi pracy w Polsce wynikało z grudnia 70 roku tutaj, przede wszystkim w Gdyni, ale w Gdańsku i w innych miejscach, w Cinie, w Elblągu i tego, co później nastąpiło w Płocku, Radomiu i Ursusie w 76 roku. Władza całkowicie się zdewaluowała i potrzebne było po prostu jej całkowite odrzucenie. Tylko to mogło w tamtym momencie już załatwić sprawę. Pokażemy dzisiaj głowy nad grobami i pamięcią tych, którzy zginęli na Wybrzeżu w 1970 roku. Nad pamięcią także tych, którzy zostali poszkodowani, zostali ranni. Bardzo często przez to właśnie niosąc później niepełnosprawność przez całe życie. Ale pochylamy
także i głowy nad pamięcią wszystkich tych, których dzisiaj już nie ma z nami z przyczyn naturalnych, a którzy wtedy dzielnie stawali. Dzielnieście stali, celnie rzucali, Janek Wiśniewski padł. Janek Wiśniewski padł, ten właśnie niesiony na drzwiach świętojańską, ale i ten symboliczny dla całej Polski. Po to, żebyśmy my w końcu mogli być wolni. Z sumy tych wszystkich wydarzeń, z tej krwi przelanej w kolejnych grudniach 70 roku, później 81 roku, powstała w 89 roku wolna Polska, którą mamy do dzisiaj. I kiedy myślimy o wszystkich tych, którzy zginęli, o wszystkich tych, którzy ucierpieli, to winni jesteśmy im przede wszystkim wdzięczność za ich determinację, za ich odwagę, za wszystko to, co uczynili po to, byśmy dzisiaj mogli żyć w wolnym kraju, by pokolenia naszych wnuków i dzieci nie pamiętały w ogóle czarnych czasów rządów komunistycznych w Polsce. I tak się dzieje. Właśnie moje pokolenie, pokolenie ludzi urodzonych w latach 70. i drugiej połowie lat 60. jest ostatnim pokoleniem, które jeszcze z czasów swojego dzieciństwa pamięta rzeczywiście wyraźnie czasy komunistyczne w Polsce. Ci, którzy urodzili się w latach 80., bardzo słabo pamiętają, byli małymi dziećmi. Jestem wdzięczny z całego serca wszystkim tym, którzy 50 lat temu szli tą ulicą. Wszystkim tym, którzy 50 lat temu protestowali, ryzykowali, cierpieli. Za to, że moja córka mogła się urodzić w wolnym kraju. Bo jest to ich ogromna zasługa. Cześć i chwała bohaterom. Wieczna pamięć poległym.